W centrum Detroit działa największy lombard w mieście. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Klienci przychodzą tu po szybką gotówkę i czasami im odbija. Nie uwierzycie, co was czeka. Hardkorowy lombard. Co tu mamy? 11-częściowy zestaw perkusyjny. Dlaczego nikt nie starł kwasu? Złoto. Chwileczkę. Wezmę chustkę do nosa. Nie denerwuj się. Latem ludzie zastawiają futra i odśnieżacze, zimą kosiarki do trawy, urządzenia do odchłaszczania i generatory. Zrobiło się gorąco, chcę to u was przechować. Przyniosłam też biżuterię, tu jest bezpieczniejsza, może wrócę po to wszystko zimą. Kobiety zastawiają futra, bo tu jest bezpieczniej. Mamy ochronę i sejfy. Przechowywaliśmy setki tysięcy przedmiotów. Pani pierwszy raz? Trzymam u was biżuterię i inne rzeczy. Wobec tego udzielę pani pożyczki, $75. Na pewno da mi pan 100, trzymam u was całą biżuterię, najwyżej 85. Zrób to dla mnie, muszę zapłacić czynsz. Nie ma sprawy. Dziś dam pani $100. Dziękuję. Im bardziej ludzie potrzebują pieniędzy, tym więcej mamy klientów. Nigdy dotąd nie było ich tak dużo, od 700 do 1000 osób dziennie. Stopy procentowe poszły w górę. Dwoimy się i troimy. Musisz wrócić do pracy, jeśli dzieci są dość duże i masz czas. Przyjdę i od razu zostanę kierowniczką, jak dawniej? Jesteś moją córką, a rodzina jest najważniejsza. To dotyczy nas wszystkich. Jestem ja, ty i Seth. Na pewno nie będziesz jego podwładną. Mówiłeś o awansie. Nie ma znaczenia, kto jest ważniejszy, dopóki współpracujemy jako rodzina, żeby nasz lombard się rozwijał. Na pewno się z Sethem dogadacie. Dzień dobry. Witam, w czym mogę pomóc? Chcę zastawić rosyjskiego dzika. Jaka suma pana interesuje? Około $450. Pan chce zastawić to za $450. Rzadko kto przychodzi kupić głowę dzika. Rozumiem. Mogę panu udzielić pożyczki. Chciałbym ją sprzedać. Jaką cenę minimalną chce pan uzyskać? Muszę dostać $450. Niezłe, jeśli się ma egzotyczne zwierzęta, na przykład koty, ale nie domowe. Spróbuję gdzie indziej. Dziękujemy za odwiedzenie nas. Proszę dać znać, jeśli zgodzi się pan na mniej. Ludzie codziennie przynoszą dziwaczne rzeczy. Kiedy już myślę, że to jest najdziwniejsza rzecz, jaką przyniesiono, wchodzi ktoś z czymś jeszcze bardziej od czapy. Mięso dzika smaży się normalnie, najpierw po jednej stronie. A kiedy jest na pół gotowe, przewraca się i smaży dalej. Kiedy na górze pojawiają się kropelki krwi, bewsztyki są gotowe do jedzenia. Moja siostra jest miłą dziewczyną, ale w lombardzie rządzi twardą ręką. Co tam? Myślałam, że nie wolno nam rozmawiać przez komórki. Piszę maila dla firmy. Rób to w gabinecie, bo widzą cię inni pracownicy. Muszę go wysłać, ale inni cię widzą. Po prostu przypominam. Biznes przede wszystkim. To mogłoby być dla nas bardzo korzystne. Zrób to tak, żeby inni nie widzieli. Zaraz skończę. Okay. I'm gonna finish this now. Thanks. The employees don't see that. Okay.
Ashley jest twarda jak ja. Na pewno pojawią się między nami konflikty. Ciekawe, jak w tym odnajdzie się Seth. Złoto. Chwila, wezmę chusteczkę. Dajcie mi rękawiczki. Proszę pokazać. Chcecie to zastawić czy sprzedać? Zastawić. Za ile? Co najmniej $700. Liczymy tylko wartość złota. Możecie to przetopić, tylko ten przedmiot, reszta jest z porcelany. Jest wart co najmniej 500. Nie, złoto chodzi po $1000 za uncję. Musiałby tyle ważyć, a waży najwyżej 10 gramów. My sprzedajemy złoto na wagę. Ząb z porcelany i złota nie ma dla nas wartości. Złoto jest lżejsze, dlatego łączą je z porcelaną. Niech robi co chce, to jej zęby. Ciągle się kłócicie przy ludziach. Ciszej. Mógłbym dać $75. Nie. Wartość ma tylko złoto. Pójdziemy gdzie indziej. Pracujemy do 6. Za każdym razem to samo. Zawiedliśmy się. Powiedziano mi, że tu dostanę dobrą cenę za złoto, a oni opowiadają mi jakieś bzdety. Chcą mnie wykorzystać, bo mam 87 lat. W lombardach czasami klient ma rację, czasami jej nie ma. A zdarzają się też klienci zdrowo stuknięci. Nie zgadzam się, nie zwariowałam. Wy tylko się kłócicie. Co wiesz o częściach do motocykli? Jestem lepszym sprzedawcą niż Ashley. Moja siostra jest nieustępliwa. Mogę tu robić wszystko, prowadzić dokumentację i handlować. To jest szyba ochronna. I sakwy. Nie rozpakowane. Chciałbym dostać $300. Chce pan zastawić? Sprzedać. Mogę panu zaproponować $125. Jak pan uważa? Zgadza się pan? Tak. Ashley akceptuje to, że on jest szefem, ale na każdym kroku doprowadza do konfliktu. To jej zasada działania. Za chwilę klient traci panowanie nad sobą. A później Ashley poznaje pracowników. Sprawdzasz czy informujesz? Tym razem muszę coś dostać. Ile chcesz? 100, 120. Za wszystko? Rozbój w biały dzień. Znowu ta sama śpiewka. Kiedy poznaję klienta, najpierw wyczuwam, ile adrenaliny ma we krwi. Najlepsza MP3. Spokojnie. O jaką sumę chodzi? Ile? $100. Ale pan nie ma... Czego nie ma? Urządzenia kontrolnego. Ma je pan? Uwielbiam dobijać targu. Niech będzie, sprawa załatwiona. Przychodzę tu 20 lat, nigdy was nie zawiodłem. W pełni to doceniam. W tej chwili jestem bez pracy. Pracowałem u Chryslera. Nie kradnę, tylko po kolei zestawiam rzeczy do czasu, aż znów stanę na nogi. Miłego dnia. All right.
Proszę pokazać, co pan ma. Z 2008. Jaki przebieg? 8200 mil. Ile pan potrzebuje? 5000. Jest tyle wart? Chcę 5000? Naprawdę piękny egzemplarz. Proszę do środka, spiszemy umowę. To będzie pożyczka na 3 miesiące, ale może pan go odebrać, kiedy pan chce. Jeśli pojawią się jakieś problemy z dotrzymaniem terminu, proszę zadzwonić. Przedłużymy umowę, albo będzie pan musiał zapłacić odsetki, ale odzyska pan samochód. Przyjechałem zastawić samochód. Poszło jak z płatka, szybko i gładko. Dziękujemy. Nasz Lombard jest duży, wystarczy miejsca dla was obojga. Jestem Lily Gold, żona Lesa. Kiedy widzę, że Seth albo Ashley są wkurzeni, pytam, o co chodzi, i proponuję, żebyśmy o tym porozmawiali. W drukarce brak tuszu. Już. Nie masz zapasu? Chyba jest. I on jest kierownikiem. Wściekłabym się, gdyby ktoś mi przerwał pracę, oznajmiając, że zabrakło tuszu. Nic wielkiego. Przepraszam, ale zabrakło tuszu. Mam kupić? Nie. A gdybyście obaj wyjechali? Daj spokój. Zostawiam takie sprawy zastępcy. Któremu? Ashley łatwo się wkurza. Gdyby nie ona, nie byłoby rozmowy o tuszu do drukarki. Po prostu bym go kupił i w ciągu 10 minut można by było drukować. Ludzie czekają na forsę, a my zawracamy sobie głowy tuszem do drukarki? Każdy klient przychodzi pełen emocji, bo potrzebuje pieniędzy. O co chodzi? Chciałem odzyskać kolczyk, ale wpadł pod automat. Dlatego w niego walisz? Przecież to twoja wina. Pomożesz mi? Tylko spokojnie. Spokojnie to $500, ale niszczysz mój automat. Chromoli ci automat. Przywalić jeszcze raz? Nie. Przychodzą ludzie w gorącej wodzie kąpani. Seth musi się jeszcze dużo nauczyć. Uspokój się. Czy ktoś mi pomoże? Jeśli się uspokoisz i przestaniesz awanturować. W tej branży trzeba nabrać sprytu, ostrości widzenia, trzeba poznać środowisko i rozumieć ludzi. Straciłem ten cholerny kolczyk. Jest, znalazłem. Wcale mi nie pomogłeś. Musimy się wybrać na drinka. A za chwilę, dlaczego nikt nie starł kwasu? Prawie codziennie mamy do czynienia z policją. Musimy brać odciski palców, spisywać dane klientów i sporządzać listy przedmiotów. Dzwonili do mnie z policji w sprawie pierścionka. Podobno ukradziono go fryzjerce. Policja przysłała raport. Mamy dokładny opis. Sprawdź rejestry. Policja już powiadomiła właścicielkę. Trzeba będzie jej oddać, jeśli przekonają mnie, że należy do nich. Proszę go opisać. Kupiłem go dla niej. To mój narzeczony.
Zniknął 2 miesiące temu, może 3. Kupiłem go w lutym, w naszą rocznicę. Mam zdjęcie w komórce. Proszę go opisać. Brylant w białym złocie. Po obu stronach jest jakby kratka i małe brylanciki na całej obrączce. Przezroczysty. To mój pierścionek. Proszę się zgłosić do porucznika Petersona. On wypisze Państwu specjalny dokument. Proszę go przynieść do mnie. Podpiszą Państwo kwit i odbiorą pierścionek. Cieszę się, że się odnalazł. Myślę, że kiedy wchodzę do lombardu, pracownicy klną pod nosem. Co się dzieje? Chcę wiedzieć, jak dziś idzie. Zarabiamy, ale chyba wiesz, co musimy zrobić najpierw. Sprawdzasz mnie, czy informujesz? Muszę wiedzieć, co mam robić. Tylko mnie nie sprawdzaj. Nic podobnego. Pokaż mi, jak się robi remanent. Już zacząłem. Liczby pomarańczowe to błędy. Brian też się tym zajmuje. Jakie błędy? On się tym zajmuje i dlatego są błędy. Później moglibyśmy sprawdzić je razem. Nasza działalność jest bardzo ważna. Rozwiązujemy częściowo problemy ekonomiczne mieszkańców miast. 40. Jeśli ktoś nie ma konta w banku czy karty kredytowej, dokąd ma pójść? Do lombardu. Ciężkie czasy sprzyjają lombardom. Przychodzą do nas ludzie z peryferii, moi koledzy ze studiów, ich rodzice. Zastawiają pierścionki, bo potrzebują gotówki. Witam. Seth? Marty. Co przywiozłeś? Zestaw perkusyjny. Ma 11 części. Chcesz sprzedać czy zastawić? Nigdy niczego nie zastawiałem. W ciągu 44 lat poznałem mnóstwo muzyków, którzy zastawiali rzeczy. Przysięgałem sobie, że nigdy tego nie zrobię. Jaką cenę proponujesz? Muszę zdobyć 2000, ale jeśli dostanę 4, sprzedam je. Muszę się porozumieć z moimi ludźmi. Chcę sprzedać albo zastawić bębny. Sprzeda za 4000 albo zastawi za 2. Jak masz na imię? Martin. Miło mi. Mogę zobaczyć? Jasne. Trochę tego dużo. Chciałbym je ustawić, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Jestem muzykiem, widzę, że facet wie, co robi. Widać, że ma te instrumenty od jakiegoś czasu i przystosował je do swoich potrzeb. Widać, że włożył w to sporo energii oraz wiedzy. Kiedy jestem wkurzona, mówię innym tonem. I mam specyficzny wyraz oczu. To znaczy, że jestem zła. Ashley jest upierdliwa, ale muszę z nią współpracować, bo jest córką szefa. Ktoś się poślizgnie, będzie niemiło. Za chwilę. Już się robi. Niektórzy mnie nie lubią, ale kto ze mną zadziera, ten obrywa. Wtedy wychodzi ze mnie prawdziwa suka. Próba generalna. Mogę trochę? Nie dociskaj go za mocno. Zwykle gram późnym wieczorem po paru piwach. Ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie zrobić tego na oczach kolegów, którzy mnie nie widzieli ani nie słyszeli.
Udzielę ci pożyczki, żeby ci pomóc. Gdybyś nie był muzykiem, zaproponowałbym ci najwyżej $350. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Dam ci $700. To pożyczka, podwójna niż proponowana w takich sytuacjach. Nie chcę zabierać instrumentów muzykom. Wolę, żeby je zabrali do domu, ale tobie chcę pomóc. Zgoda. W porządku? Jestem muzykiem, więc mam słabość do kolegów po fachu. Zrobię wszystko. Możesz tu być do 6:00. Cieszę się, że mogliśmy ci pomóc. Było miło cię poznać. Nie chodzi nam o to, żeby ludzi upokorzyć czy wykorzystać. Działamy od 1978 roku. Zdobyliśmy dobre imię. Nie wiem, czy Ashley i Seth powinni prowadzić Lombard wspólnie. Ona nie potrafi zaakceptować go jako szefa, bo widzi w nim tylko młodszego brata. Nie może się pogodzić z tym, że zajmuje drugie miejsce. Oboje chcą być na pierwszym. Wersja polska Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Maciek Szklarz.